potwierdzenie za chwilę Państwo obejrzą. Stenka, Szymański, Dudek i Andrzej Huszcza. A najlepiej ta nawierzchnia pasowała Sławomirowi Dudkowi i Dariuszowi Stence. Sławomir Dudek wygrał start. Dobrze wystartował także Stenka, no ale już na prostej przeciwległej do wieżyczki wyprzedził go Andrzej Huszcza. Trzeci Andrzej Szymański, mocno tam zasypany tym mokrym żużlem. A Sławomir Dudek idealnie spod taśmy i na dystansie nie daje szans kapitanowi ZKŻ-u Polmos. Że ta zroszona nawierzchnia bardziej pasowała, była dopasowana do motocykla Sławomira Dudka. Próbował gdzieś tam Huszcza szerzej nabierać prędkości, ale te zmieniające się warunki torowe zupełnie nie sprzyjały kapitanowi ZKŻ-u Polmos. Na trzeciej pozycji bez przerwy Dariusz Stenka, daleko, daleko z tyłu Andrzej Szymański. Sławomir Dudek po pierwsze, jak się okazało, jedyne indywidualne zwycięstwo zawodników TŻ-u Noban Opole, a z tego powodu, iż trzeci przyjechał Dariusz Stenka, było to pierwsze i jak się także okazało, jedyne biegowe zwycięstwo drużyny TŻ-u Noban Opole. No i gwizdy dla Andrzeja Szymańskiego. Fatalna jazda w tym wyścigu. 3 punkty Dudek, 2 Huszcza.